Ciężko mi to powiedzieć, ale to fakt. Oglądamy dzisiaj najlepszy wśród najgorszych odcinków Ciemgajleczki. W sensie w tym paradoksie zostało pokowane więcej hajsu, aktorów i dosłownie wybuchów, niż w każdym innym odcinku paradokumentu. No ale, nie sądźcie, że was nie będzie wszystko boleć po tym oglądaniu, no co ty? Pani wygląda jak czekoladka. To chora psychicznie dziewczynka. Nawet nasze psy się nie lubią. Co ty tutaj robisz? My się znamy? Wszyscy widzą, że cię zdradza z młodszymi facetami. Co to więcej mówić? Zapraszam was bardzo serdecznie do Ciemgajleczki. Ciemgajleczki. Eksplozje. Zośka, normalnie mam przeczucie, że to ten jedyny wysoki, brunet, przystojny, słucha rocka. No normalnie nie mogę się doczekać jutra. Idealny chłopak po prostu. I jeszcze słucha podcastu Rocky Borys. Słucha rocka. Byłem w ubikacji. A. Chyba byś się nie rozczarowała, Ewelina. Co się tak wściekasz? Bo się głupio pytasz. Typowe głupie pytania. Wystarczy nam? Siedzę w tym od dzieciństwa. Siedzi w tym od dzieciństwa, od 49. A może to stary, gruby i łysy zboczeniec? Ludzie oszukują na tych portalach randkowych. No ja mu też nakłamałam, powiedziałam, że jestem modelką i co? I nie żałuję tego. Naprawdę, znalazłabyś lepiej normalnego faceta. Zośka, ale łobuz kocha najbardziej, nie wiesz tego? Łobuz kocha najbardziej, a niebieska karta sama się robi. Musi narobić zniszczeń koło tego garażu. Kartka jest już w środku. Słuchaj, odpuśćmy. Jakby komuś się coś stało, albo jakby jakiś pies albo kot zginął. Mikroskop i laptopa dostałeś. To dawaj te chemikalia. Oni wywalą pół miasta. Tylko uważaj. Nie, Marcin, to nie tak! Spadaj. Spindaraj, chłopie! Marcin, oszalałeś, nie podpalaj tego! Chodu! To jest właśnie prawdziwe slow motion. Wow, wybuch. Eksplozje. To jest wybuch. I nie wiem, czy to na pewno jest legalne w miejscu zabudowanym. To trwało tak długo w tym slow motion. Oni są z siebie aż tak bardzo dumni, że im się to udało. W 60 FPS-ach. Przeraźliwy huk zaniepokoił przechodzącą właśnie w pobliżu pielęgniarkę Ewelinę Leśniewską. Mieszka tuż obok. Z przerażeniem rozpoznaje w leżących chłopcach dzieci. Wiesz co, ja jakoś nie jestem lekarzem, a od razu ogarnąłem, że są to dzieci. Co się stało? Nie wiem, był wybuch, ktoś podłożył bombę. Ratunku! Nic nie widzę! Zaraz do ciebie wrócę. Nic nie widzę. Kochanie, to Ewelina Leśniewska, twoja sąsiadka. Zaraz wszystko będzie dobrze, tylko się nie ruszaj. Woli. Spokojnie, spokojnie, nie ruszaj się. Generalnie, teraz widzimy tętnicę dziecka, która pryska, a... I dalej, po co mam opowiadać, co widzę? W dalszym ciągu chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest to produkcja, która ma PEGI 12. Dosłownie jest 12+, co oznacza, że jesteś w stanie obejrzeć taki paradokument w ciągu dnia. Przy obiadku, przy śniadanku. Przy kolacji już nie, tam są już bardziej hardkorowe. No tak. Nie umieram? Nie, nie, kochaj, nie umierasz, teraz będzie dobrze, tylko muszę, zadzwonić na pogotowie. Szlak. Halo? Halo, poproszę pilnie karetkę na ulicę Filarecką koło garaży. Tak, rana szarpana, ramienia, prawdopodobnie uszkodzona tętnica. Dawaj na garażę, ty piano! Ucisnęła ją pani czymś? Tak, oczywiście, że ucisnęłam. Już szukam karetki. Kochanie, zaraz wszystko będzie w porządku. Marcin, gdzie ty idziesz? No ranny jesteś, zostań! No co ty, ona zaraz gra Rankeda na Summoner's Rift. To dziwne, ale w tym samym czasie doktor Anna Kochańska przyjmuje zgłoszenie innej pacjentki z kolejnego wybuchu. To jest niebieski wielory po prostu. Albo Pokémon Go. Te dzieci po prostu chciały wysadzić Jima. Dziewczynka po wybuchu. Dobrze, dobrze rozumiem. Idę na izbę. Uhu, ale cool morda! Cool ziomek! Sorry. Ale proszę pana, proszę nie chodzić tutaj w słuchawkach na uszach. Łobuz! Łobuz kocha najbardziej, nie wiesz tego? Jestem tutaj nowym pediatrą. W takim razie później się poznamy, doktorze, bo spieszę się na izbę. Tak, Ewelina? Ramienna. Karetka będzie dopiero za 20 minut.
robić? Ewelina, poczekaj. Doktorze! Doktorze Rostecki! Ej, ho! Proszę się natychmiast przebrać i pójść od razu na izbę. Jedzie do nas właśnie dziewczynka w bardzo ciężkim stanie, a ja muszę szybko udzielić pierwszej pomocy przez telefon, dobrze? Okej, luz. Gdzie to? Prosto i na lewo. I błagam, nie luz, tylko szybko. Słuchajcie, no, on musi ruszać barami tak widocznie, aby każdy widział, że z daleka idzie silny mężczyzna! Spokojnie. Spokojnie, kotku, spokojnie. Jedzie już kredka, spokojnie. Spokojnie, kochanie. Antoni Milicz, 13 lat. Rana szarpana ramienia, prawdopodobnie uszkodzona tętnica. Dobrze, że ratownicy dali mi coś do okrycia, bo już nawet o wstydzie nie myślałam. O wstydzie nie myślałaś? Hups, ukradnę twoje stare taboret. Hups, hups, hups. Mam nadzieję, że Antek z tego wyjdzie. To takie fajne dziecko. W ogóle olimpijczyk z nauk ścisłych. No gdyby to nie było fajne dziecko, to wiecie. To wiecie. Dziewczynce ciężko rannej w wybuchu przed zakładem fryzjerskim pierwszej pomocy udziela nowy lekarz, Kacper Rostecki. Ja byłam w środku, jak był wybuch, ale jej pozwoliłam wyjść, bo się nudziła. Matka mnie zabije, Zuzia, to jej oczko w głowie. Było trzeba nie podkładać paki na B, ale żeby ją podkładać i na A, i na B. Ja to nie wiem, ale czuję cheatera. Łapie cię. Kasia, jak to do domu? Zuzia, pojedziemy do domku. Spokojnie, nie martw się. Dziewczyny, opowiedzcie mi coś fajnego z waszego życia. Gdzie byłyście na wakacjach, co? Ej, byliście w Turcji? Jestem. Zuzia Kołodziej, lat 7. Poparzenia trzeciego stopnia, wybuch koło zakładu fryzjerskiego, poparzenia wewnętrzne, matka nie odbiera telefonu. To wszystko moja wina, chciałam przefarbować włosy. I co, czy te różowe włosy wybuchły? Ty jesteś jej siostrą? Kochanie, zabieram cię stąd, dobrze? Anka, to nie jest miejsce dla ciebie. Się. Ona jest spokojniejsza, jak jest przy niej. Kasia, jest Kasia? Jest, kochani, jest. Panie doktorze, ja mam dyżur na izbie i ja decyduję, co tutaj się dzieje. No i trauma będzie nad umierającym dzieckiem. Szpital dziecięcy, 12+. Jesteśmy na drogę oglądając to i bardzo dobrze, ponieważ musisz się o nie zmartwić. Jesteśmy na YouTubie, na płatku śniegu. To nawet za całowanie ci usuwają film. Mówię to przez uśmiech, żeby YouTube myślało, że mówię o czymś miłym, a nie, że psioczę na własną platformę. Zuzia, matko Zuzia! Leki przeciwdrgawkowe. Spokojnie, spokojnie. To wszystko moja wina, po co leki ja przeciwdrgawkowe. Fryzjera. Jaki fryzjer, co nagada? Siostro, proszę podać kroplówkę z elektrolitami. I czemu ona ma pierścionek? Profesor Dybicka mówiła, że ma zamiar przyjąć nowego pediatrę, ale ten doktor Rostecki jest niepoważny. Nie powinien pozwolić dziewczynie zostać z siostrą. I nie powinien traktować mnie jak koleżanki z akademika, nie znamy się. Dobra pani Marudo. Niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Dzień dobry, starszy sierżant Rafał Wójcik. No dzień dobry, Ewelina Leśniewska, dyplomowana pielęgniarka, przecież my się znamy. No, pani wygląda jak czekoladka. Jak Ferrero Rocher, co najwyżej. Doktorze, potrzebny okulista. Proszę zadzwonić do profesor Dybickiej. Spokojnie, ja się tym zajmę. Czy pan jest aż tak niepoważny? Specjalizacja z okulistyki od 4 lat. Luzik, pani doktor. Ja się znam na oczach, ponieważ mam oczy. No i mam specjalizację również w dysowaniu lekarek. W szpitalu dziecięcym jutro idę bronić magisterkę. Marcin ma wyrzuty sumienia, że zostawił Antka i uciekł z miejsca eksplozji. Jest ranny, ale postanawia nie mówić o tym nikomu. Ma nadzieję, że Ewelina Leśniewska, sąsiadka, nie będzie go szukać. Słuchajcie, no właśnie wyglądam jak chłopiec, oczywiście udawanej rany, ale w dalszym ciągu to się dzieje. Wyciąga sobie kawałek metalu z swojego boczku. No to grażynka miała smacznego siabowego od Mariusza. Marcin ma do niego olbrzymi żal, że tata ostatnio więcej czasu poświęca młodej, atrakcyjnej partnerce niż własnemu synowi. Gdzie ty byłeś? Wiesz, co się w mieście dzieje? Koło fryzjera u Joli jakieś wybuchy były. Co mnie to obchodzi? Przebierz się, bo wyglądasz jak fleja i idź posprzątać do siebie do pokoju. Do pokoju, brudasie! Wiesz, że Jola tego nie lubi. Wiesz, jaka ona jest dobra. Nie dobra, tylko głupia. Gówniarzu, jak ty mówisz? No niemiło mówi, niemiło mówi. Zabraniam ci tak do niej mówić. A mieliśmy jechać na weekend do Zakopanego. Wy mieliście jechać, nie ja. Dostałeś mikroskop? Mało ci jeszcze? Po jakiego czorta kupowałem ten mikroskop? Żeby obejrzeć twój mózg. Przepraszam, że przeszkadzam. Koło garaży był wybuch. Widziałam tam Marcina. Był ranny. Koło jakich garaży? Gdzie? Koło którego? Tutaj. Cholera jasna, to jest nasz garaż. Tam jest nowy samochód Joli. Ten się bardziej zmartwił garażem. No tak, no tak. Panie Marku, Marcin! Marcin jest w łazience, wszystko jest z nim okej. No ale ja go tam widziałam.
Sąsiadko, poradzimy sobie, wszystko ok, zaraz pójdę do łazienki i sprawdzę. Proszę zobaczyć jego lewy bok. Sprawdzę, fajnie, dzięki. Dzięki, do widzenia. Tata, rok. Joluś, Joluś, kochanie, bierz taksówkę i przyjeżdżaj. Drzwi garażu nam obszczali! Zuzia nie żyje. Krzyczała, że to przeze mnie. Że miałam z nią siedzieć w domu, a to nie przeze mnie. To przez niego! To on podłożył tę bombę! Widziałam go przy fryzjerze! Idźcie już. Ja nie proszę jestem mordercą! Synem. To przez niego! Zabiłeś mi siostrę, ty drago! Ja nie jestem mordercą! Co tu się za hardcore odwala? To się to w tytule masz szpital dziecięcy. A tu już jest ostrze niż na Rotary 112. Like what? To chora psychicznie dziewczynka. Okej! Okay. Ja nie wiem, kto mi grozi, nie mam pojęcia. Ale w zakładzie fryzjerskim to zostawił mi taką całą kartkę. Wyjedź z kraju, bo cię zabiję. Tropiciel ognia. Co to jest ten tropiciel ognia? Co tu się nagle wydarza? Czy oni mieli takie... Dobra, wydaliśmy pieniądze na petardę, ogarnęliśmy pirotechnika za 100 zł. No to lecimy do Hollywood. Narzucimy tutaj 20 wątków, 3 wybuchy i porywacza garaży. Popatrzcie państwo sami, może go rozpoznacie. Antek! Szlak. Ale dlaczego on by chciał mnie zastraszyć? To najlepszy kolega Marcina. Ale jaki tam kolega Marcina? Ten smarkacz z naszego bloku, jakiś szajpnięty ciągle, jakieś komputery, nauka... Ojoj, to rzeczywiście dziwne dziecko. Uczy się, używa komputera... Kacper? A co ty tutaj robisz? My się znamy? Przecież od tygodnia piszemy razem przez internet. Ja ci wysłałam swoje zdjęcia, ty mi swoje. A, rozczarowałeś się, tak? To znaczy, że ci napisałam, że jestem modelką, a tak naprawdę jestem pielęgniarką? Już głowa boli od tych wątków. Tutaj jest nagle jakaś randka z Tindera. Powaliło ten portret, powaliło. Nie przypominam, żebyśmy się znali. Panie doktorze, co z moim synem? Może być kaleką. Operowaliśmy z doktor Kochańską, ona prowadzi syna. Czyli dalej niepewnie, Boże. A ty co podsłuchujesz? Teraz rozgadasz wszystkim na osiedlu, że mój syn podłożył bombę? Ale to nie on! Co? Co jest? Panie doktorze, to nie on! Mama Antka to samotna kobieta. Nie jest przyjemna. Nawet nasze psy się nie lubią. To rzeczywiście dowód na to, że jest złym człowiekiem. No ale dlaczego mam myśleć, że to Antek podłożył tę bombę? Przecież nie wiem. Tak naprawdę to bardziej się martwię czym innym. Jestem zła na Kacpra. Dlaczego nie przyznaje się do internetowej znajomości? Wstydzi się, boi? Aha! Walisz te dzieci! Walisz te bomby! Co tam z tym Tinderkiem? Antoś, ja zaraz wrócę. Muszę z panią doktor porozmawiać. No, on przyszedł dobić wspólnika. Coś na bazy grałeś na karteczce. Przepis na wybuch. Nie mogę się doczytać. Ale ja nie widzę teraz. Zresztą nie pamiętam, jak to podejść zrobić. Marcin, koniec wybuchów. To ci zdejmę ten bandaż. Muszę dokurzyć Jolkę. Ta Franca w ogóle się nie wystraszyła. On tam znowu chce garaż wysadzać? Marcin... Pamiętasz tą dziewczynę spod fryzjera? Nie. Ona nie żyje. Po cholerę tam stała. To jest dopiero wychowane dziecko. Nie! Zostaw, ała! Nie krzycz. Policja nic o mnie nie wie. Rozumiesz? I cicho bądź, bo coś zrobię twojej matce. Co tu się dzieje? Co ty robisz? Spokojnie, Antek. To ja, już go nie ma. Ten odcinek jest totalnie poryty. Nie wiem za bardzo, jak się z tym czuć, ponieważ całkiem dobrze się to ogląda w sumie. To jest coś, co powiedziałem na początku, Wincze. Jakby, no jest źle, ale też się najlepiej, najgorzej, no. Nie widziała to pani 13-letniego chłopaka? 1,50 m, brunet? A właśnie wybiegł tam. Panie Marku, pana syn był u nas w szpitalu, pewnie u Antka. Niech pan oddzwoni, on jest ranny. Widziałaś taki kasnoludek, 1,50 m? To ten chłopiec, znasz go? Zdejmował Antkowi opatrunek z oczu. I zwiał. Co tu się w ogóle dzieje? Nie wiem, co tu się dzieje, ale to jest Marcin, najlepszy przyjaciel Antka, ode mnie z osiedla. Nie wiem, czy nie maczał palców w tych wybuchach. Upuścił to przed szpitalem. No nie będę za nim biegać po ulicach, nie będę biegać za żadnym facetem. A ta dalej mu wlatuje, że nie poznana jest Tinderka. Dosłownie ona ma wywalone w te dzieci. Psycholka jedna. To jest jakiś przepis na wybuch, równania, związki chemiczne, skład. Musisz to zgłosić na policję. Zuzia przez nich zmarła. To jest jakieś wariactwo. W szpitalu jest policjant, chodź pokażę ci. Dobra, ale pokaż mi profil na Tinderku, bo chcę wiedzieć, czy mnie okłamujesz. Sama pójdę. Nie musi się mną opiekować jakiś oszust internetowy. Ewelina, wszystko ci wytłumaczę, to nieporozumienie. Ona dalej, masara. No jasne. Jestem lekarzem Kasi, pani jest jej matką? Tak, proszę mnie do niej zaprowadzić. Zuzia przez nią nie żyje. Rozumie pan? Moja córeczka.
Proszę pani, to był wybuch, przypadek. Ale ona wzięła ją do fryzjera, rozumie pan? Pozwoliła jej wyjść na ulicę, to wszystko przez nią, bo jest o nią zazdrosna. Wspaniała logika. Naprawdę, ja uważam, że to wina fryzjera. Ale na monitoringu spod zakładu fryzjerskiego widać wyraźnie, że to pani syn. Przykro mi bardzo. Co mu grozi? Najpierw badania psychiatryczne. Trzeba sprawić, czy to nie piromania. Oni sprawią, czy ona gra Brandem na midzie albo Phoenixem w Valorancie. Jeżeli tak, to ma goleś przesrane. Panie komisarzu, ten Marcin, o którym panu opowiadałam, od razu po wybuchu był u Antka i uciekając zgubił to. Wygląda jak przepis na bombę. A coś ty się uwzięła na mojego syna. Dlaczego ciągle się wtrącasz? Co się czepiasz? Co tu porzucasz do wody? Słuchajcie, trzeba znaleźć chłopaka. Marcin, trzos, 13 lat. Zamieszkały przy Filareckiej. Przepraszam. Nie wiedziałam. A te nasze psy tak się nie lubią. A pani ciągle krzyczy na mojego. Chyba pani krzyczy na mojego. Ojej, te dialogi. Ona znowu z tym psem nie bierze. Ty się w ogóle mną nie przejmujesz. Doskonale wiedziałeś podczas rozmowy z policjantem, że ten tropiciel ognia to ksywka Marcina z gier komputerowych. Ale Joluś, to jest mój syn. Co miałem go policji na pożarcie wystawić? No i przyszedł młody na pasa w dupę, a ci nie słyszeli? Drzwi oczywiście. Nie chcę mieszkać z tym potworem. Ty go rozpieszczasz, a nie wychowujesz. To wstrętny bachor z pryszczami. Joluś, ja cię nie poznaję. Mówiłaś, że go lubisz. Albo on, albo ja. Albo niech pójdzie do poprawczaka i tam go wychowają, albo ja odchodzę. Weź go tam gdzieś odstaw, może na gwarancji jest. Porozmawiamy o tym, jak się uspokoisz. Wspólnie coś wymyślimy, żebyśmy mogli mieszkać bez niego. Ale naprawdę, bo jestem w ciąży. Naprawdę? Kochanie, to wspaniałe. To nagle jest w ciąży po zamacicznej w łokciu. Jakie tu są zawrotne akcje co 2 minuty? Ja... No Polsat jebie biedę, ja to widzę, nie? Polsat miał takie jebać biedę! Zrobimy show, podbijemy Iple! Umiem być w tym biedę. Marcin, gówniarzu! Co ty, kradniesz? On już nie ma nic do stracenia. Papa, szpital dziecięcy. Co ty wyprawiasz? Ty wymyśliłeś te wybuchy? Ja! Bo zwariowałaś na jej punkcie. Tylko Jolka, ja się w ogóle nie liczę. A i tak wszyscy widzą, że cię zdradza z młodszymi facetami. Słuchaj, jak ty się do mnie zwracasz, gówniarzu jeden? Wszyscy się z siebie śmieją, wiesz jak nastolatek. Wstyd mi robisz. To akurat prawda. Chcę mieć normalnego ojca. Marcin! Policja? Tu Joanna Brydacz. Dawaj. Co ty robisz? No tutaj to każdy jest jaszczą po prostu. Starsza siostra dziewczynki zmarłej wskutek wybuchu jest załamana. Wciąż obwinia się o śmierć Zuzi. Kasiu, to był wypadek. Wiem, że Zuzia była dla ciebie najważniejsza, ale jest tu jeszcze ktoś, kto chciałby z tobą porozmawiać. Tylko ja to zauważyłem, jak ten doktorek non-stop głaszcze tą dziewczynę. W sensie, jakby miała 10 lat, a nie ma. Jest na pewno bliżej 18 lat, niżeli 10. On ją cały czas dotyka. Cały czas trzyma ręce na niej. Cały paradokument. W sensie, gdyby coś z tym nie było nie tak, to by chyba mi nie wpadło tak w oko, tak o. W zasadzie, o, mężczyzna dotyka kobietę. Tylko tak, czemu ją tak dotykasz? Ze mną już nikt nie chce rozmawiać. Jest to twoja mama. Ona mnie nienawidzi. Wie pan, jak na mnie krzyczała przez telefon? Co się dzieje? Ona pokazuje, jak ona krzyczała, no! Doktor Kochańska z drżeniem serca sprawdza, czy Antek zachował czucie w ręce. Antek, powiesz mi, czy to cię boli, dobrze? Au, tak! No co mu tykać? Co tam mu dotykać? Nie tykaj, nie pykaj! Jest dobrze, jest czucie. A myślałam, że jak boli, to źle. To bardzo dobrze. A teraz po rozmowie niech chłopak śpi. Sen to najlepsze lekarstwo na twoje oczy. Oko. Przecież wiem, że mam jedno oko. To właśnie błaźnie, głupia babo. On jest właśnie cyklopem. Antek mówi policjantowi, że Marcin złoży kolejną bombę. Daje też namiary na typa, u którego będzie kupował części. Przez emocje pęka mu szef, wokół Kasia ma się już dobrze. Ojciec Marcina dostaje smsa od syna, że ze sobą skończy. Chwilę później spotyka mamę Zuzi, która mówi, że przez jego jej córka nie żyje. I wszystko w ciągu 3 minut. To wszystko prawda? Tak. Ale jaka w tym jest moja wina? No co mam ci powiedzieć? Czekajcie, jeszcze tego nie mówiłem dzisiaj. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj dziecko nie zwróciło. Pojawia się taki ktoś jak ja, uderza na ty. I to nie z powodu braku szacunku i braku umiejętności. Teraz już to wiem. Możemy być na ty. Anka jestem. Kacper? O, widzę, że w czymś przeszkodziłam.
Ale ty jednak podrywacz i drań jesteś, wiesz? Co ja robię tu? To ty tu robisz i chodźmy może stąd czym prędzej. Ale ja nie jestem podrywaczem. To nieporozumienie, sorry. Ewelina, poczekaj. No? Co tym razem wymyślisz? To wszystko jeden dzień, jakby co? To wszystko jednego dnia. Tam zaraz bije Mikołaj na saniach. I go zacznie nabijać kijem za kradzież. Ewelina, mój profil na necie założył mój kumpel, żeby mnie ratować przede mną. I to on się z tobą mówi w moim imieniu. Czyli ty mnie nawet nie znasz? No tutaj cię poznałem. Jesteś wspaniałą i ciepłą dziewczyną. Tak, ale nie jesteś teraz gotowy, żeby się ze mną spotykać, albo jakaś była dziewczyna, bla, bla, bla. No znam te śpiewki. Ale to prawda. Przepraszam, muszę odebrać. No pierwsza klasa śruduru, no. Marcin? Ja dzwonię w imieniu Antka. Nie chcę, żeby coś się stało jego najlepszemu przyjacielowi. Niech pani mi powie, że jestem w naszym ulubionym miejscu i że to koniec. Nie chcę żyć z tą idiotką moim ojcem. Mam w zasadzie samą Puszczę Białowieską i zaczadzi pół Polski. Marcin, ja wiem, że ty się źle czujesz, że jesteś ranny. I dobrze, wszyscy mnie oszukujecie. No i to koniec. No i on naprawdę planuje to zrobić. Ale on też woła o pomoc. A ten to ma specjalizację we wszystkim. Chcę zwrócić na siebie uwagę. Chcę, żebyście mu pomogli. Dał Ewelinie jakieś namiary na siebie, ulubione miejsce. Mi się wydaje, że ja wiem, gdzie to jest. Ja tam czasem chodzę na spacery z psem. To jest to miejsce, gdzie oni kręcą te filmiki o grach. To dlaczego ja o nim nie wiem? No to już niech sobie pan odpowie sam na to pytanie. To jest w ogóle dish challenge przez cały paru dokument. Rozpoczynają się nerwowe poszukiwania Marcina. Rzeczywiście nerwowo chodzą. No i gdzie to pani miejsce? No nie ma go tu. Tutaj ich spotykałam. Może się pani pomyliła? Nie rozumie pani, że tu chodzi o życie mojego syna? No ale proszę na mnie nie krzyczeć. No tak, bo bez niej to byś chodził po bazarach. Marcin! 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 Marcin, do nogi! Do nogi! Marcin, nie podchodź. Marcin, co ty robisz? A gdzie mój ojciec? Nie ma go? Poszedł cię szukać gdzie indziej. Nieprawda! Nieprawda! Znowu mnie oszukał! Marcin, on nie się... Nie podchodź! Co tu się odwala? Została jakaś minuta par dokumentu do końca. To znaczy, że ten wątek się jakoś nie skończy. Czy to będzie tumpi kontynuet, czy po prostu tutaj wszyscy umrą i koniec, papa. Marcin! Co jest? Co jest? Boże, Marcinku, coś ty narobił. Marcin! Ten to dopiero tripla zawalił. Co? I koniec! Papa! Nie ma odcinka, nie ma! Co dobre, to się szybko kończy, co? No. Ej, będę teraz mówił bardzo kontrowersyjne rzeczy, ale ze wszystkich portali, które komentowałem, chyba Szpital Dziecięcy ma najwięcej odcinków, które jakby są zrobione z polotem i zostały tam włożone jakikolwiek jakby czas osób, a nie tylko odklepanie. Serio? Nie pamiętam, który odcinek, ale poprzedni Szpital Dziecięcy też był całkiem niezły. A przy okazji tutaj co komentować, co się dzieje, są jakieś takie klinie rzeczy. Chciałbym, aby tylko takie par dokumenty były, które są jakby kiepskie, cringe w tych momentach, ale się przynajmniej kleją, albo przynajmniej nie są w takich nudnych szablonach. To się bardzo często dzieje, dlaczego ja przy trudnych sprawach. Tu się to nie dzieje. Więc jeżeli wśród tej całej mojej krytyki, śmiania się, nabijania, przynajmniej mogę coś miłego powiedzieć, to powiem. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, w sensie kontynuację tego, co się wydarzyło w tym wątku z tymi dziećmi, które się wysadzały, like what the fuck, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli będzie ich 80 tysięcy, to nagram kolejny odcinek. A jak na razie, papa, widzimy się w niedzielę. Cześć.